Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ten jest kolejnym z serii książkowych, nazwijmy go roboczo biblioteczką Abletra. Pierwszy wam się spodobał w miarę, filmik, w którym mówiłem o Imperium Ryszarda Kapuścińskiego. Jeśli go nie widzieliście, możecie go odnaleźć tu na górze gdzieś, wam teraz wyskoczy. Dzisiaj będę mówił o książce, na którą polowałem bardzo długo. To znaczy ona wyszła w Polsce bodajże gdzieś w połowie zeszłego roku, w połowie 2018 roku. Ja w październiku szukałem jej w każdej księgarni, wszędzie w internecie i nic nie było, jakby tak szybko się wyprzedała. Poza tym byłem nawet gotów kupić egzemplarz odsprzedawany na Allegro czy gdzieś tam na Elixie, które nawet kosztowały do 200 zł, ale ostatecznie stwierdziłem, ok, dobra, jakby mam studia, mam dużo roboty, więc i tak jej nie przeczytam, więc poczekam, może przyjdzie gdzieś tam drugi sort tego pierwszego wydania. I faktycznie tak się stało. Mniej więcej w kwietniu udało mi się kupić ją w bodajże Empiku gdzieś. I mowa jest oczywiście o książce Jedwabne szlaki. Tak wygląda. Ten mój egzemplarz jakby wiele ucierpiał, ponieważ był ze mną w Portugalii, jakby był ze mną w podróży, w związku z czym, no wiecie, jakby rzeczy, które bierze ze sobą podróżnik w plecaku, gdzieś tam chodzi ze sobą, to są rzeczy, które są w miarę spisane na straty, więc to nie jest na pewno książka, którą byłbym w stanie teraz sprzedać na zasadzie bycia w dobrym stanie, ponieważ ona jest w stanie dość średnim, aczkolwiek świadczy to o tym, że była przeczytana, że jakby faktycznie siedziałem z nią gdzieś tam na murku, czy na plaży, czy coś i czytałem ją non-stop w pociągach, w autobusach, wszędzie. I tak faktycznie było. Książka liczy stron 565. Znaczy 565 stron to jest sam materiał w sensie merytoryczny, czyli tekst. Pozostałe strony, czyli od 565 strony do strony, już wam powiem, której, 678, czyli na szybko licząc jest to 120 stron bodajże. No tak, 120 stron same przepisy zajmują. Więc widzicie, jaka to jest krowa. Jakby ona ma ponad około 800, no 700 ileś stron, bo tam jeszcze później są podziękowania, indeksy nazw geograficznych i tak dalej. Książka jest niesamowitą właśnie krową i jakby... Sam fakt tego, że jest 130 stron przypisów, 120 stron przypisów, świadczy już o czymś. I te przypisy mogą stanowić dla was jakby kolejną listę lektur na przyszłość, jeśli chcecie zgłębić jakiś temat tutaj poruszony. Ale jakby od początku, o czym jest ta książka? Nazwa Jedwabne szlaki, autor Peter Frankopan. Książka opowiada o jedwabnych szlakach. Przy czym w Polsce zazwyczaj mówimy o jednym jedwabnym szlaku, tak? Że był sobie jakiś jedwabny szlak. Zazwyczaj to był po prostu... trasa, którą z Chin bądź z Indii, po prostu ze wschodu, transportowano towary do Europy czy też do Lewantu w tamtym czasie. I jakby używa się u nas tej nazwy pojedynczej, jedwabny szlak. Tutaj autor miał taki pomysł, żeby ten jedwabny szlak zamienić na liczbę mnogą, tak? Jedwabne szlaki, i to się tutaj przedstawia nam w taki sposób, że mamy 25 rozdziałów. Każdy z nich jest innym szlakiem, więc mamy na przykład, nie wiem, szlak religii, szlak futer, szlak do piekła, szlak złota, szlak zboża, szlak zimnej wojny i tak dalej, i tak dalej. Jest to historia świata opowiedziana z perspektywy wschodu, czyli Azji Środkowej, Persji, Lewantu. I jest to jakby perspektywa tamtego terenu na to, co się działo na świecie, a także rola, jaką odgrywał wschód od zawsze w historii świata. Rola, z której sobie tak naprawdę nie zdajemy sprawy w Polsce czy w Europie, gdzie nasza edukacja historyczna zazwyczaj jest europocentryczna, jakby wszystko miało swoje korzenie w Europie. Tak naprawdę, jakby się tak głębiej właśnie wciągnąć w temat, zastanowić, to bardzo duża część historii odbywała się na wschodzie i nawet po dziś dzień te wydarzenia, które się dzieją na wschodzie, mają ogromny wpływ na obecny świat. I teraz pewnie zapytacie, no dobra, jakby mamy historię świata, czyli gdzieś od prehistorii, od ludów Mezopotamii, aż po dziś dzień. Książka gdzieś w okolicach 2010 roku się kończy. Tam niektóre są wiadomości z 13-14, ale powiedzmy, jakby była napisana w 2015, więc jakby 560 stron na lat historii tysiące, to nie jest dużo. No i to nie jest dużo faktycznie, więc książka spotkała się, z tego co ja czytałem, z dużą krytyką.
ale raczej ludzi, którzy są świrami historycznymi. Jeśli jakby nie jest to powiedziana jakaś historia dogłębnie, to oni zawsze będą się czepiać. I jakby ja szanuję tych ludzi, ale ta książka, Jedwabne szlaki, ona ma na celu przede wszystkim pokazanie, popularyzację historii Wschodu. I to jest jej główny cel i ten cel moim zdaniem jest wykonany jest w 100%. Ponieważ książka jest niesamowicie płynna. Mimo, że czcionka nie jest aż taka w sumie duża, jest, no jakby te strony są, już wam pokażę, o tak wygląda czcionka. Widzicie? Także jest taka dość normalna, tradycyjna. I na czym to polega wszystko, tak? Powiedziałem, jest 25 rozdziałów. Każdy rozdział wynika z kolejnego. W związku z czym, no jest to troszeczkę jak dobry serial, że kończysz rozdział pod tytułem Szlak Zgody, który nie pamiętam już o czym opowiada. I później mamy Szlak Futer. I on się kończy w taki sposób, że do Szlaku Futer, czyli do handlu ludów mongolskich futrami z gdzieś tam z lasów Syberii, przechodzi tak płynnie, że nawet nie zauważasz, że rozdział ci się kończy i kolejny zaczyna. Więc można się niesamowicie wciągnąć. To jest 560 stron, ale da się je przeczytać bardzo szybko, ponieważ ciągle chcesz kontynuować. I ta historia idzie tak płynnie, że zaczynamy w Mezopotamii starożytnej i idziemy aż po dziś dzień, aż po konflikt gdzieś tam w Zatoce Perskiej i tak dalej. Więc jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o taką płynność, o taki styl, o język, jest tutaj no, niesamowita praca wykonana. Zarówno autora, jak i tłumacza polskiego, ponieważ no to myślę, że tłumacz miał tutaj ogromną rolę, żeby ta książka była dla polskich czytających bardzo łatwo dostępna i też taka przyjemna w czytaniu. I jest oczywiście kilka błędów samego autora historycznych, kilka informacji jest tam sprostowanych przez tłumacza, ale myślę, że nie ma to takiego wpływu na całą treść książki. To znaczy czasami tłumacz, przepraszam, autor myli tytuły jakichś tam szachów czy innych książąt i tak dalej, nazywając ich zupełnie inaczej. Ale faktycznego wpływu na całą treść i na cały przekaz to tak naprawdę nie ma. To są takie marginalne rzeczy. Oczywiście czasem, jeśli jesteście fanatykami historii, może to wkurzać i ja to doskonale rozumiem. Ale na dobrą sprawę, jeśli książka ma być dla was takim towarzyszem w zasadzie, nie czymś, czym się interesujecie głównie, to myślę, że poszerza horyzonty niesamowicie. I to, co uderza, to jakby poziom tego, jak w dzisiejszych czasach marginalizujemy Wschód i jakby marginalizujemy go od bardzo dawna, odkąd Europa zaczęła być liderem, czyli od odkryć geograficznych i w jaki sposób europejskie mocarstwa wykorzystywały władców Wschodu na przykład, żeby zdobyć wpływy w regionie, czy później, co ważne, ropę, jak to się dzieje od lat niemal już 200, że jakby co chwilę ktoś tam się bije o jakieś państwa, rzekomo za wolność, rzekomo za prawa ludu, rzekomo za coś, a tak naprawdę chodzi o ropę i gdzie to ma wszystko swoje korzenie, że tak naprawdę to nie jest tylko dzisiejszy kaprys, tylko to wszystko to jest tak jakby linia ciągła od tam XIX wieku, nie? No ja się bardzo dużo rzeczy dowiedziałem, mimo że we wschodzie troszeczkę siedzę, to bardzo dużo nowych informacji, na przykład też jeśli chodzi o starożytność, o relacje między religiami w ich wczesnym stadium rozwoju, też bardzo ciekawie poprowadzony temat. I mogę się wypowiedzieć o książce tylko i wyłącznie w samych superlatywach. To znaczy polecam ją serdecznie. Jeszcze takim elementem, który mnie bardzo zaskoczył, jest ten pewien taki switch, który dokonała historia w momencie, kiedy do pewnego czasu Europa, w zasadzie centrum świata było w Lewancie, gdzieś tam w Persji, do momentu, w którym odkryliśmy my Europejczycy, czy jakby już mówiąc Portugalczycy, Hiszpanie, tak, odkryli nowy świat, odkryli nowe lądy i wtedy to wszystko się zmieniło, wtedy Europa zaczęła odgrywać największą rolę w historii, ale wcześniej jakby przez setki, przez tysiące lat ta główna rola w historii to były jakby państwa gdzieś tam w Persji, w Azji Środkowej, czy też w Indiach, a dopiero później przyszła Europa. I co też, jeszcze raz to powtórzę, ale jakby uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, która powinna tu wybrzmieć, to są przypisy, które są niesamowicie bogate. Jest tutaj no, ogrom po prostu materiału, jaki został użyty, żeby ta książka była napisana, tak? 130 stron samych tytułów, tekstów, czy jakichś tam, prawda, artykułów. I z tego stworzono 560 stron. To jest niesamowita robota. To jest jakby na artykuł wychodzi nam ile?
na stronę przypisów wychodzą nam 4 strony tekstu. Przy czym na jednej stronie przypisów mamy na przykład 20 różnych książek tekstów. No to jest masa informacji i masa rzeczy, na których można później budować, jeśli ktoś się zainteresuje wschodem, na której można później budować swoją całą bibliotekę i myślę, że i tak tych wszystkich książek, które tutaj są, nie przeczytacie. To jest dla mnie, no teraz jakby ja któregoś dnia myślę, że siądę i to na pewno nie będzie jeden dzień, to będzie pewnie tam 3 tygodnie siedzenia i szukania w przypisach czegoś, co mnie interesuje, ponieważ no jakby to jest kolejne 130 stron do przeczytania. Więc to jest niesamowita sprawa w tej książce. I ja jestem naprawdę jestem fascynatem historii, ale to nie jest tak, że robię to w pełni poważnie, w pełni zawodowo, ponieważ nie mam na to czasu, wiem, że do tego potrzeba bardzo dużo. I ta książka to jest jedna z takich, po których możecie się faktycznie poczuć mądrzejsi i faktycznie możecie zacząć rozumieć rzeczy w lepszy sposób. I to jest, myślę, że jej główny cel, popularyzacja przede wszystkim. To nie jest książka wiernie oddająca każdy okres historyczny, ponieważ gdyby taka miała być, to przepraszam bardzo, ale 6000 lat historii na 500 stronach, myślę, że nawet na 6000 stron nie bylibyśmy w stanie oddać. Więc książka jest tylko taką przynętą, którą tutaj zarzuca się autor, zarzuca na czytających i później miejmy nadzieję, że z tego coś będzie. Ja na pewno jestem po tej książce bardzo zajarany tym tematem, będę go jeszcze bardziej zgłębiał i polecam to wam. Jeśli chcecie, możecie sobie książkę gdzieś tam wyszukać w internecie, kupić, czy nawet jest PDF. PDF jest dostępny zawsze i on jest tańszy. Ja po prostu wolę mieć fizyczne książki, ponieważ za dużo i tak siedzę przed komputerem, a to jednak daje pewnego rodzaju wolność. Ale to już jest wasz wybór, także jeśli chcecie, ja polecam serdecznie od siebie Jedwabne Szlaki, dostają ode mnie maksymalną notę, na maksymalną notę, po prostu wylądowanie z telemarkiem i jeszcze rekord świata. Także polecam serdecznie, jeśli podoba wam się ten odcinek, dajcie lajeczka w górę, zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie inne filmy, na przykład serię z Portugalii, podczas której nagrywania czytałem tę książkę piękną. I widzimy się w kolejnym odcinku, być może z książką, być może w jakimś troszeczkę innym. Zobaczymy. W każdym razie zostańcie ze mną. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!